Jest 29 czerwca 2015 roku, 9:58. Sprawdzam niniejszym, jak antypolskie służby, które obsiadły TVP, inwigilują Polaków i w jaki sposób doczepiają się na YouTube do filmów, które mają głos lub obraz. Bo trzy filmy, na których był głos, TVP zakwestionowało, moje filmy na YouTube. Musiałem je niestety, dotyczyło je to debaty prezydenckiej, musiałem je ściągnąć na razie, bo TVP ma takich prawników, z którymi ja niestety, chociaż jestem magistrem prawa, nie mam żadnych szans. Widzimy obraz w tej chwili bez głosu. Przeczytam Państwu jeszcze raz apel zarządu głównego SDP wystosowany 20 maja bieżącego roku, czyli 2015, umieszczony w Nasza Polska. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zwraca się do Rady Nadzorczej TVP SA o unieważnienie konkursu na prezesa i członków zarządu telewizji publicznej. TVP nie wypełnia obecnie zadań, jakie są zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie jest prawdziwym medium publicznym. Obecny tryb wyłaniania nowych władz nie daje nadziei na zmianę tej sytuacji. W naszej ocenie potrzebne jest dziś szerokie otwarcie na organizacje obywatelskie i stowarzyszenia reprezentujące różne środowiska, dziennikarzy, producentów, ludzi kultury i twórców. Tylko w takim gronie już po wyborach prezydenckich możliwe będzie wypracowanie nowej formuły działania TVP. Dopiero po uzyskaniu w tej sprawie maksymalnie szerokiego społecznego konsensusu ponad politycznymi podziałami i środowiskowymi podziałami powinien się odbyć wybór nowych władz telewizji publicznej. I czy to się zadziewa, proszę Państwa? Czy Juliusz Braun zmienił koncepcję w TVP? To z tej gazety, to jest Tygodnik. Przeczytałam ten apel. A teraz mam inną gazetę. Przedstawię Państwu kwintesencję tych działań, o które bardzo proszę kontrwywiad polski, żeby się zająć Senatem. Sejmem oczywiście też, ale Senat w tej chwili ma 23 buble prawne do przeciągnięcia przez te komisje i przez tą chucpę całą na plenum, bo Sejm uchwalił 610 ustaw, a Senat zaledwie 593, zaledwie jest oczywiście w cudzysłowie, bo to jest rekord świata, proszę Państwa, w jednej kadencji, żeby parlament tyle bubli prawnych pobiją swój własny rekord świata. I bardzo proszę kontrwywiad o zainteresowanie się w tej chwili Senatem, który te 23 ustawy będzie przeciągał, bo jest to jasne, że tam w tym parlamencie na Wiejskiej dzieją się straszne rzeczy. Szatan. Przypomnę zacytuję edycji polskiej rok 15, numer 76, marzec, kwiecień 2013. Takiego czasopisma Misiael, że Jan Paweł II w 1983
wydał Kongregacja Nauki Wiary i napisał tam zdecydowanie: zabrania się katolikom należenia do masonerii. I tutaj to przytaczam również dla Żydów z PiS. Jan Paweł II w 1983, czyli bardzo krótko, 5 lat po zostaniu Ojcem Świętym na stolicy Piotrowej, Kongregacja Nauki Wiary, zabrania się katolikom należenia do masonerii. Przypomnę, że co do Katynia, PiS, który leciał tam w takim składzie, jaki oficjalnie poznaliśmy, PiS zakłamuje zbrodnię katyńską, niestety nadal. Polecam tą książkę prokuratora generalnego, byłego ministra sprawiedliwości. Krótko, bo w rządzie Suchockiej, Żydówki, której Watykan nie ściągnął, niestety długo bardzo była ambasadorem Polski w Watykanie, ta Suchocka. I kuriozum jest, że posiada kilkadziesiąt tysięcy hektarów w Polsce, podobno ta Żydówka. Jakieś to jest bardzo potężne lobby, z którym oczywiście pojedynczo trudno jest walczyć. Pozdrawiam przy okazji pana ministra Piątkowskiego. Tych Żydów tutaj pięciu, szósty przy redaktor, chyba nie ma sensu słuchać. Mój test w tej chwili podgłośnimy trochę, żeby sprawdzić, czy cała ta agentura w TVP to wychwyci i o co tym ludziom tak naprawdę chodzi. Bo rozpoznają, zdaje się, po głosie, a nie po obrazie. To sprawdzimy właśnie w ten sposób. No tak, ale ten gest to mi przypomina dyskusję przed chwilą, tak? Więc jeżeli ktoś posługuje się tego typu gestykulacją, czy tego typu argumentami, to jest nie do zaakceptowania w państwie demokratycznym. 610 bubli prawnych. To jest synonim takiego buntu dla buntu, a mówienie o tym, że nagle będzie nowa konstytucja w Polsce, że pan Kukiz tę nową konstytucję zaprowadzi, jak oczywiście zwalczy zdrajców. Oczywiście, że Kukiz jest kolejną ustawką żydoreżimu. Dla mnie to taki bełkot, pseudopolityczny bełkot. Dziękuję, na razie.